Hej wszystkim, Oliwia z tej strony. Moi drodzy, w ten oto parny dzień postanowiłam wybrać się na spacer i przy okazji nieco pomówić na pewien dość luźny temat, a mianowicie co sądzę na temat studiów dziennych, a co na temat zaocznych, czym się różnią i tak dalej. Ja dziennie studiowałam na Uniwersytecie Przyrodniczym, a także dziennie się uczyłam w szkole medycznej. A teraz studiuję zaocznie psychologię. I główną przyczyną, dlaczego akurat wybrałam studia zaoczne, jest to, że po prostu zmagam się z pewnymi chorobami przewlekłymi, przy których pogodzenie, wiecie, studiów, udziału w zajęciach z tymi wszystkimi wizytami u lekarzy, rehabilitacją itd., no praktycznie niemożliwe, więc tak po prostu dla mnie komfortowo. Czy jest coś, co mi się nie podoba? No jest, mianowicie to, że nawet na publicznych uczelniach za studia zaoczne trzeba płacić. No, według mnie to jest nieporozumienie, bo naprawdę dla osób, które cierpią na różne problemy zdrowotne, tak jak ja, no studia zaoczne są wybawieniem. I na przykład powiem wam też tak. U mnie na uczelni studiuje wiele osób zmagających się z różnymi niepełnosprawnościami, które no po prostu nie mogłyby sobie pozwolić na zdobycie tego wyższego wykształcenia i możliwości lepszej pracy, żeby nie właśnie te studia zaoczne, za które no płacimy. W ogóle nie wiem, na ile to będzie widać tak za mną, ale jest bardzo wysoki poziom wody w rzece i podejrzewam, że jak będzie jeszcze jedna nawałnica, to wyleje. Z drugiej strony no jest parno, więc ta nawałnica rzeczywiście jest taka dosyć prawdopodobna. Ale wracając do tematu, no powiem tak. Studia zaoczne są spoko, bo są całkiem dobrze zorganizowane, powiem wam. Wiecie, na zasadzie, że wybrane weekendy macie zjazdy, a w tygodniu macie praktyki, więc no jakoś to idzie pogodzić, no chyba, że wiadomo, są u nas osoby, które pracują, więc no to już jest wyczyn pogodzenie tego z pracą, tym bardziej, że tych godzin praktyki jest bardzo, ale to bardzo dużo do zrobienia, co niekiedy. No i też te praktyki nie zawsze są zdalnie, więc no tu też tak robi to trochę pod górę. Ale jeszcze co wam mogę powiedzieć, to, że na studiach zaocznych, wbrew temu co uważają powszechnie ludzie, wcale nie jest tak, że jak płacicie za nie, to od razu dostaniecie dyplom. No nie, tak to nie wygląda. Generalnie na studiach zaocznych jest bardzo dużo nauki, bo generalnie to, co wy przerabiacie, tak jakby na jednym zjeździe, tam załóżmy jest jakiś przedmiot X, no to z tego przedmiotu macie znacznie tak jakby więcej materiału, niż jakbyście mieli załóżmy w tygodniu, biorąc udział tam w wykładach. Nie jestem pewna, czy to jest tak zrozumiałe, ale no tak starając się zobrazować, po prostu na studiach zaocznych tego materiału jest bardzo, bardzo dużo i w ciągu jednego zjazdu, jednego weekendu wy przerabiacie no ilość, którą byście normalnie przerabiali, podejrzewam, no więcej niż tydzień. I to nawet mając zajęcia z tego określonego przedmiotu tam więcej niż raz w tygodniu. Więc no nauki jest sporo, trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o to, jak ja przykładowo sobie to organizuję, no to na bieżąco staram się ogarniać jakieś tam projekty zaliczeniowe, no chyba, że robię jakiś projekt grupowy, no to wtedy po prostu często pod koniec semestru go robimy. Jeżeli jest nauka, to staram się tam ileś przed sesją już przysiąść, bo to, że są egzaminy zdalne, nie oznacza wcale, że zdacie nic się nie ucząc. Niekiedy macie powiedzmy minutę, żeby odpowiedzieć na pytanie i to naprawdę, no potrafi nieźle dać w kość. Ale studia zaoczne mają pewną zarąbistą zaletę. No po prostu powiem wam, że jak uczyłam się dziennie, no to często na każdych zajęciach tam z danych przedmiotów miałam kolokwia, a tutaj na szczęście na zjazdach tych kolokwiów nie mam, więc mogę się na spokojnie przygotować w trakcie sesji do zaliczania tam określonych rzeczy. Aczkolwiek no zdarza się, że niekiedy coś tam zadadzą, przykładowo coś tam przygotować na następne zajęcia, ale to myślę, że to tak wszędzie i na studiach, i w różnych szkołach policjalnych, no gdzieś tam ten motyw pracy domowej czy jakiegoś tam projektu na następne zajęcia gdzieś się przewinie, no nie?
Zaletą studiów zaocznych jest też to, że no są tylko te 2 dni zajęć w weekend. No, jeżeli macie przykładowo 3 zjazdy w ciągu miesiąca albo 2 zjazdy w ciągu miesiąca, no to wiadomo, tych dni zajęć jest zawsze więcej. Niemniej i tak uważam, że to jest luksus w porównaniu z dziennymi. No naprawdę, serio, ja teraz będąc na studiach zaocznych nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić tego, żeby się przenieść na dzienne. A powiem wam, że nawet był na początku jeszcze, jak zaczynałam studiować zaocznie psychologię, taki pomysł, żeby potem się przenieść na publiczny uniwersytet, chociaż biorąc pod uwagę to, że bym studiowała i tak zaocznie, no to i tak to są studia płatne niestety, więc już ostatecznie zostałam na mojej uczelni. Tutaj też wielu wykładowców jest bardzo fajnych, no i też wyrozumiałych, więc już ostatecznie podjęłam decyzję, że tak długo, dopóki będzie to możliwe, no to chciałabym studiować na tej właśnie uczelni. Ale też, żeby nie było, że tak w kółko słodzę z tymi studiami zaocznymi. Ja mam znajomych, którzy w przeciwieństwie do mnie uwielbiają studenckie życie i podejrzewam, że im by było dużo, dużo ciężej bez tego takiego, wiecie, codziennego systemu interakcji z innymi studentami, bez tej obecności na zajęciach. No, tym bardziej, że niektóre przedmioty, trzeba przyznać, są mega prowadzone i szkoda, że przykładowo teraz z gerontologii mieliśmy tak mało tych zajęć, bo uważam, że psychologia właśnie osób starszych jest czymś bardzo ważnym. No i też to, że właśnie to studenckie życie. Bo teraz przykładowo na zaocznych, no to my de facto jesteśmy grupą randomów, przepraszam za kolokwialne określenie, ale tak jest. No totalnie grupa randomowych ludzi, która po prostu się zebrała, żeby studiować, bo każdemu zależy na tym dyplomie, a jednak no trzeba przyznać, na tych studiach dziennych bardziej były te więzi koleżeńskie zawierane. No i na koniec też to, że teraz studiując zaocznie wydaję mniej na bilety, no bo jak uczyłam się dziennie, no to jednak musiałam ogarniać te bilety miesięcznie, a one kosztowały niemało. A teraz mimo wszystko, nawet jak tam załóżmy mam 4 dni w miesiącu, gdzie muszę być na zajęciach, no to i tak wydam mniej na te bilety niż właśnie musiałabym za ten miesięczny. No i to jest akurat mega zaleta studiów zaocznych. Plus jeszcze to, że właśnie ucząc się czy studiując dziennie była taka większa motywacja do nauki na bieżąco. Z drugiej strony mimo wszystko radzę sobie. Też udaje mi się gdzieś tam w sesji jakoś to tak zorganizować, żeby mieć czas nauczyć się na każdy egzamin. No i naprawdę nie jest najgorzej chcieć to móc, więc naprawdę. Studia zaoczne są całkiem spoko. Według mnie są strasznie demonizowane w Polsce, a naprawdę nie jest tak źle. Oczywiście wybór tego, gdzie się wybierzecie, należy do każdego z was. Ja akurat jestem zadowolona. Mimo wielu trudności, jakie napotkałam po drodze, naprawdę jestem zadowolona. I naprawdę zamierzam to kontynuować już teraz do końca. Zostały mi tylko 2 lata, więc trzymajcie kciuki. Janusz wpadnie ten tytuł magistra. Dziękuję wam za obejrzenie i na razie.